Witajcie, jestem po 5 odcinkach trzeciego sezonu tej jakże niesamowitej historii urodzonej w genialnej głowie showrunnerki serialu Wiedźmin. Ja mam na imię Patryk, a ciebie widzu zapraszam na recenzję trzeciego sezonu serialu The Witcha! Na sam początek zacznijmy od recenzji oraz ocen tego jakże niesamowitego serialu, który wiernie trzyma się adaptacji książek. Na pierwszy rzut niech pójdzie dobrze nam znany Filmweb. I ohoho, 3 gwiazdeczki i szorowanie tyłkiem po dnie oceanu. Tak nisko upadł serial według widzów. No co prawda 152 oceny to nie jest jakoś super wiele, jakby spojrzeć na skalę, z jaką działa Netflix. Ale liczba ta wzrośnie drastycznie i podejrzewam, że ocena minimalnie podskoczy do maksymalnie 4 gwiazdek. Polecam recenzję serialowa.pl, bardzo dobrą recenzję, z którą właściwie w 100% się zgadzam, jak i również recenzję na ekranie.pl, która również nie pozostawiła na trzecim sezonie suchej nitki. Oczywiście podlinkuję źródło pod filmem, dlatego dla zainteresowanych serdecznie polecam. Bardzo jednak zaintrygowała mnie recenzja na ppa.pl i tutaj pozwolę sobie przytoczyć jej treść. Na platformie Netflix zadebiutowało 5 odcinków trzeciego sezonu Przygód Geralta. Widzowie dopiero w przyszłym miesiącu poznają zakończenie serii. Tymczasem oceny najnowszej części wskazują, że twórcy nieco lepiej poradzili sobie z zadaniem. Wiedźmin w czasie premiery w 2019 roku musiał stawić czoła wielu negatywnym opiniom, a odbiorcy zarzucili zespołowi pod przewodnictwem Laurent Schmidt-Hischrich zbyt znaczące odejście od uniwersum stworzonego przez Sapkowskiego. Na serwisie Metacritic pierwszy sezon otrzymał oceny na poziomie 63%. Kontynuacja z 2021 roku została lepiej przyjęta, 69%. Natomiast najnowsze epizody uzyskały średnią około 70%. Na Rotten Tomatoes aż 83% krytyków poleca trzeci sezon. Ale tutaj warto podkreślić, że odcinki zaliczane do drugiej serii były pozytywnie oceniane przez aż 95% recenzentów. Pierwsze epizody posiadają średnią na poziomie 82%. Tutaj możemy również przeczytać, że pochwały w pierwszych recenzjach zbiera także Jaskier. Tak, w szczególności za tą scenę z Radowidem. Ale wróćmy jednak do tego wcześniejszego punktu. Jak możemy zauważyć, serial ten rzecz jasna jest oceniany na 83% przez krytyków, swoją drogą zaledwie 24%, ale wszyscy dobrze wiemy, że opinia krytyków to opinia krytyków, one zawsze są absurdalnie zawyżone. Moją uwagę przykuła ta druga opinia, czyli ogólna, i ona już tak optymistycznie nie wygląda. Zaledwie 49%, co już według mnie jest dosyć mocno zawyżone, ale już pokazuje potencjalnemu konsumentowi, z jaką produkcją ma do czynienia. I tutaj słowa showrunnerki mówiące o tym, że trzeci sezon będzie bliższy książkom względem drugiego sezonu, to owszem, się z tym zgodzę, ale wciąż nie zmienia to faktu, że daleko odbiegają od książki. I trzeba to jasno stwierdzić. Już sam zwiastun trzeciego sezonu nie był zachęcający, a po przebrnięciu 5 odcinków trzeciego sezonu po prostu czułem się mocno znudzony. W tym serialu nic się po prostu nie działo. Był nudny jak flaki z olejem. Głupie zachowania postaci, jak chociażby w pierwszym odcinku wszyscy sraczki dostawali, żeby tą Ciri chronić. Geralt budził się z przerażeniem, kiedy Ciri nie było obok, a była gdzieś 5 metrów dalej. Jen zresztą to samo. Ale oczywiście w trzecim odcinku bodajże, już nie pamiętam do końca, czy to był drugi czy trzeci odcinek, wszystko szlak trafił. Bo jak w pierwszym odcinku to nie odstępowali Ciri na krok, żeby ją chronić, tak później nikt jej nie pilnuje zbytnio. Ona sobie ucieka, chodzi sobie samopas, rzuca się w oczy swoim durnym zachowaniem. Wielka obrończyni słabszych, która chce wszystkich pogodzić. Czaicie? Co oni chcą osiągnąć w tym serialu? Netflix nawet zbytnio tego nie ukrywa, ponieważ Ciri sama o tym mówi na początku drugiego odcinka. Ale jeżeli już stanęliśmy przy naszej Ciri, której historia w tym sezonie została bardziej rozwinięta, tak chciałbym zwrócić uwagę na jeden istotny fakt, jakim jest to, że postać Ciri została tutaj mocno, ale to naprawdę mocno przerysowana. Ciri, która ledwo przestała pić mleko matki, nagle po paru treningach stała się zaprawioną w boju wojowniczką, będącą w stanie przeciwstawić się elfim wojownikom.
Mało tego, potrafiła nimi zamiatać podłogę. Netflix chyba bierze inspirację z Pierścieni Władzy. Nie mogę się doczekać Ciri miażdżącej swoimi pośladkami rozżarzone kawałki węgla, bądź niczym Galadriela, dumnie spoglądającej na pędzącą w jej stronę rozgrzaną do 1000 stopni Celsjusza chmurę wulkaniczną. Dialogi w serialu były strasznie spłycone. Wątek polityczny również mocno okrojony. Miałem wrażenie i okazuje się, że nie tylko ja, jakby twórcy Wieśka chcieli zaczerpnąć garściami z Gry o Tron. Ale nie wyszło im to najlepiej. Po pierwsze, co mi przeszkadzało w tym? Sezon trzeci skupia się w większości na Redani. To już jest totalnym absurdem. Wątki dialogowe między chociażby Dijkstrą i Filipą, do której za chwilkę przejdę, miałem wrażenie, jakby były napisane przez 10-latka. Były po prostu płytkie. Nie czuć było tej intrygi, jaką ewidentnie chcieli chamsko zerżnąć z Gry o Tron. Warto tutaj również wspomnieć o kolorystyce serialu. Według mnie mocno nietrafionej. Najlepiej można zauważyć to w 5 odcinku. Mamy tutaj do czynienia z trochę takim teal and orange'em, co moim zdaniem nie pasuje do klimatu dark fantasy, jakim jest Wiedźmin. Chcąc uzyskać klimat rodem z Gry o Tron, powinni rzeczywiście zainspirować się Grą o Tron i akurat w tej kwestii stricte montażowej, bazującej typowo na color gradingu i color korekcji, nikt by im tego nie wypominał. To jest po prostu sztuka filmowa, o której najwidoczniej ktoś zapomniał. W Grze o Tron czuć było ten mrok, w Wiedźminie tego czegoś nie czuję. Kolejnym problemem, którego nie do końca jestem w stanie potwierdzić, ponieważ nie do końca pamiętam drugi sezon serialu Wiedźmin z tego powodu, że no sezon był słaby, a mi chodzi generalnie o tą otoczkę, która była budowana wokół fabuły głównej. Fabuły głównej w serialu oczywiście. Ale wydaje mi się, że więcej tutaj różnorodności niż w drugim sezonie. Wiecie, poprawność polityczna i te sprawy. W serialu na podstawie książki zainspirowanej mocno korzeniami słowiańskimi nie czuję po prostu tego klimatu. I jak mogliście się śmiać z Rings of Power, to musicie przyznać, że akurat tam jest zdecydowanie mniej takiego zabiegu zastosowanego. Sama postać Filipy. Mój Boże, zepsuli ulubioną moją czarodziejkę w sadze. A teraz pozwolę sobie przytoczyć, jak według Sapkowskiego powinna wyglądać Filipa w trzecim tomie jego książki. Nosiła krótką męską kurtkę, leginsy i wysokie buty. Strój, który poeta nazywał polowym, ciemne włosy, czarodziejki, zwykle rozpuszczone i noszone w malowniczym nieładzie, były czesane do tyłu i związane tasiemką na karku. Kropka w kropkę! Kropka w kropkę, Filipa. No i jeszcze ta scena Jaskra i Radowida. Netflix, dlaczego strzelasz sobie w stopę za każdym razem, kiedy wypuszczasz nowy sezon? Dlaczego jesteś taki niereformowalny i nie wyciągasz wniosków ze swoich błędów? Proszę, proszę, powiedz mi to. Kojarzycie serial The Boys na Amazonie? Tam była jedna z istotniejszych figur w serialu. Mam tutaj na myśli rzeźnika granego przez Karla Urbana. I on miał takiego psa, nie pamiętam jak się wabił, co miał tą świnkę do załatwiania swoich potrzeb. Oglądając Wiedźmina mam wrażenie, że Netflix dąży do podobnego scenariusza. Pozostaje nam więc zadać sobie tylko pytanie. Czego możemy spodziewać się jeszcze w tej karuzeli absurdu? Nieślubnego dziecka pomiędzy Triss Merigold i Lambertem, a może inaczej, Zoltana tańczącego na róże w pasyflorze. Tutaj moim zdaniem wszystko jest możliwe w tym serialu. Ostatnio mam takie wrażenie, że po Netflixie spodziewać możemy się absolutnie wszystkiego. Odejście Henry'ego Cavilla wcale nie poprawi jakości serialu, a coraz to dziwniejsze udziwnienia, które stosuje Netflix, wcale nie sprawią, że serial nagle zostanie pozytywnie odebrany. Zostały nam jeszcze 3 odcinki tego sezonu i moim zdaniem może troszeczkę coś się tam podzieje, ponieważ ten 5 odcinek tak jakby zapowiedział nam, że będzie się coś działo, ale nie będą to fajerwerki. No chyba, że Netflix znowu wpadnie na jakiś durny pomysł, który po prostu sprawi, że wszyscy fani Sapkowskiego, ogólnie książek Sapkowskiego, wyłysieją. No to wtedy jestem w stanie to uwierzyć. Ja dziękuję za obecność, zachęcam do pozostawienia komentarzy pod filmem i wyrażenia swojej opinii na temat tego magnum opus, które wyszło z rąk Netflixa, jak i również zachęcam do pozostawienia lajka, subskrypcji, żeby wesprzeć mój mały kanał w rozwoju. Ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!